meczy. Zbigniew Nęcek, prezes i trener Enea Siarkopolu, zwołał konferencję prasową przed startem nowego sezonu. Mówił m.in. o celach stawianych przed drużyną, która, przypomnijmy, w minionym sezonie sięgnęła po 4. tytuł mistrza Europy i 32. tytuł mistrza Polski. W Ekstraklasie kobiet my nie zmieniamy celu głównego, to znaczy będziemy walczyli o obronę tego tytułu, ale obserwując nabór zawodniczek i ruchy kadrowe w innych drużynach, to będzie zdecydowanie bardzo trudny sezon, zresztą dla wszystkich drużyn. Wszystkie drużyny bardzo mocno się pozmacniały. Nie będzie już takich drużyn, które można przed sezonem skazać na spadek, bo tu każdy będzie walczył z każdym. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzyń, to naszym celem jest walka oczywiście jak najwyższą lokatę, ale czy to będzie złoty medal, czy srebrny, czy brązowy, to ja tego nie wiem. Od nadchodzącego sezonu kadra Enea Siarkopolu będzie stopniowo przebudowywana. Wynika to z planów osobistych i zawodowych tenisistek tarnobrzeskiego zespołu. My w tej chwili startujemy do sezonu pierwszego po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Bardzo wiele dzieje się zarówno w karierach różnych zawodniczek, bo kobiet, które mają na przykład czasami plany swoje osobiste, w naszej drużynie z kolei nie jest do końca jasna sytuacja naszej liderki wieloletniej Haning, która, jak wiecie Państwo, w dniu 3 lipca na turnieju przygotowującym ją do startu w Paryżu odniosła kolejną ciężką kontuzję, zerwała drugie ścięgno Achillesa. Jestem w kontakcie z naszą liderką. Mam nadzieję, że wystąpi w naszych rozgrywkach, ale kiedy to będzie, w jakiej będzie dyspozycji, jeśli miałbym typować termin powrotu, to raczej będzie to druga runda. Celowo o tym powiedziałem, bo podjęliśmy w związku z tymi wszystkimi faktami pewne strategiczne decyzje. My drużynę naszą tarnobrzeską będziemy przebudowywali w tym sezonie. Dlatego nie mogę zadeklarować, czasami bardziej jednoznacznie określałem cele w postaci złoto i złoto, tak jak pan redaktor wprowadzał nas do dzisiejszej rozmowy, ale to też nie znaczy, że my oddajemy walkowerem, natomiast te najwyższe tytuły oczywiście. Będziemy walczyć o utrzymanie pozycji numer jeden w Europie i numer jeden oczywiście w Polsce. Natomiast mówiąc o tej przebudowie, to co to konkretnie znaczy? Po pierwsze, bardzo liczę na Natalię Bajor, z którą, jak wiecie Państwo, od 2 lat pracuję jako trener personalny. Natalia w ostatnim roku zrobiła bardzo duże postępy. Wynik na Igrzyskach Olimpijskich, czyli pozycja 9-16, przejście 2 rund, to jest jej historyczny, bardzo dobry wynik. Nomen omen, jest to wyrównanie historycznego wyniku Licien z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Liczę na to właśnie, że Natalia będzie na stałe zawodniczką grającą w naszej drużynie. Ale jako debiutująca w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, też musimy zabezpieczyć jej klubowo i to jest mój też apel do kibiców, dziennikarzy. Taki spokój, bo jest to dziewczyna bardzo ambitna. Natomiast granie w Lidze Mistrzyń to jest dla niej nowe, kolejne sportowe wyzwanie. Jeżeli z kolei chodzi o Haning, to krótko odpowiedziałem, jaka jest sytuacja. Jeśli chodzi o Yang Xiaoxin, to czekam na informację, czy podejmie się w tym sezonie jeszcze gry w naszych rozgrywkach. Jak wiecie Państwo, do drużyny została zgłoszona też japońska zawodniczka Satsuki Odo, to jest czołowa zawodniczka świata, bardzo dobra, ale czy będzie mogła pogodzić swój japoński terminarz międzynarodowy, użyłem słowa japoński, dlatego że ona też jest w systemie szkolenia Japonii, z przyjazdami do Europy, to ja jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem, myślę, że w kilku meczach jest szansa, że wystąpi. Nie zakładamy jako klub, jako władze klubu, ja jako trener, że musimy być na pierwszym miejscu w Europie i w Polsce. Na pewno musimy drużynę przebudować, wprowadzić zawodniczki, tak jak wspomniałem, Natalia do Ligi Mistrzyń, Agata Zakrzewska, która po 2 latach gry w czeskiej lidze wraca do naszego klubu, w którą klub inwestuje, zawodniczka, która naprawdę bardzo dobrze pracuje. Ją z kolei będę wprowadzał do rozgrywek ekstraklasy. Też potrzebuje czasu, potrzebuje nabrać doświadczenia i to może spowodować, że mogą nam się przetrafiać różne
różne wyniki, co nie zmienia postaci rzeczy, że celem na ekstraklasę jest awans do pierwszej czwórki i w tej pierwszej czwórce, jeśli do nas wróci Hania, prawda, jeżeli ogra się Agata, jeśli pozostałe zawodniczki będą w dobrej dyspozycji, bo przecież jeszcze jest Portugalka Fuju, Rumunka Elizabeth Samara, to myślę, że będziemy walczyli o ten złoty medal i tutaj upatruję jakby większe szanse. Na koniec Zbigniew Nęcek poinformował o przekazaniu obowiązków trenerskich w polskiej ekstraklasie wieloletniej kapitan tarnobrzeskiego zespołu Kindze Stefańskiej. Kinga Stefańska od nowego sezonu będzie główną trenerką drużyny występującej w ekstraklasie kobiet. I to jest ta informacja, którą chciałem dzisiaj też również przekazać. Ja Kindze będę pomagał, bo powiedziałem o tym wątku grającego trenera. W momencie, kiedy Kinga będzie grała, no to ja będę starał się pomóc Kindze i logistycznie, i po trenersku. Natomiast uważam, że ten sezon, jeżeli Kindze będzie odpowiadała taka praca, prędzej czy później dojdzie do takiego momentu, że będzie musiała Kinga podjąć decyzję, prawda, odnośnie swojej kariery zawodniczej. Ja uważam, że wszystko jest dla Kingi tutaj w Tarnobrzegu otwarte, bo ja nie pod każdym współpracownikiem podpisuję się dwoma rękami, ale pod Kingą się podpisuję. Ona ma wielki potencjał, wielką wiedzę, wielką ambicję. Jej udział w sukcesach i drużyny klubowej i indywidualnych Licien jest olbrzymi i ja o tym po prostu wiem. Także od nowego sezonu trenerem głównym drużyny Ligi Mistrzeń Zbigniew Nęcek, trenerem głównym w ekstraklasie Kinga Stefańska. No i tu wymieniamy się rolami, kto komu pomaga, w których rozgrywkach. Na pewno będziemy współpracowali i mam nadzieję, że Kinga zawalczy z tą drużyną o pierwszy swój złoty medal w ekstraklasie po playoffie. I to będzie już wtedy na jej konto. Pierwszy mecz w rundzie zasadniczej w polskiej ekstraklasie Enea Siarkopol rozegra 18 września z Beniaminkiem w Olsztynie. Z kolei fazę grupową w Lidze Mistrzyń podopieczne trenera Nęcka rozpoczną 26 października meczem wyjazdowym z drużyną wyłonioną w pierwszej rundzie tych rozgrywek. 2-0 wygrała Siarka w Świdniku ze słabo spisującą się tamtejszą Świdniczanką w meczu 6 kolejki w grupie 4 3 ligi. Oba gole strzelił Kosei Iwao w 11 i w 24 minucie z rzutu karnego. W kolejnym spotkaniu określanym przez kibiców mianem meczu rundy do Tarnobrzega przyjedzie Sandecja. Po 6 kolejkach zespół z Nowego Sącza z bilansem 5 zwycięstw i 1 remisu plasuje się na pierwszym miejscu. Siarka jest trzecia ze stratą 3 oczek do lidera. Identyczną zdobycz punktową jak tarnobrzeska drużyna mają jeszcze Star ze Starachowic i Krzo z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mecz z Sandecją rozegrany zostanie w sobotę 7 września, początek godzina 16. W Pucharze Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola podopieczni trenera Dariusza Kantora zrobili swoje, pokonując czwartoligowego Sokoła w Kamieniu 6-1. Już w drugiej minucie Siarka wychodzi na prowadzenie, a na listę strzelców wpisuje się Paweł Mróz. Niecałe 10 minut później mogło być 2-0, karnego nie wykorzystuje jednak Giorgi Iwaniadze. W 27 minucie po asyście, drugiej już w tym spotkaniu Szymona Ferreta, do pustej bramki trafia Kamil Ogorzały i Siarka prowadzi 2-0. Pięć minut później sędzia dyktuje rzut wolny dla Sokoła, piłka po rykoszecie wpada do bramki i gospodarze łapią kontakt. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, w drugiej Siarkowcy dołożyli jeszcze 4 bramki. Gole w tej części meczu zdobyli Mróz w 56 minucie, Ogorzały w 59, Kosei Iwao w 73 i Emmanuel François w 90. Ciężej się gra, bo oni nie mają nic do stracenia. Robią wszystko, żeby to wygrać. My za to musimy się starać, żeby strzelić bramkę na tak wąskim, małym boisku. To jest też atut właśnie Pucharu Polski drużyn, które grają u siebie, ale myślę, że spokojnie sobie z tej opresji wyszliśmy i poradziliśmy, strzelając sporo bramek. Nie tak dużo jak w Stanach. Nie tak dużo jak w Stanach, ale wygrana to wygrana, cieszy tak samo, przechodzimy dalej i to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Bez kontuzji, mamy fajny mecz w sobotę, więc to się tylko liczyło. No wiedzieliśmy, z kim gramy, z jakim rywalem, z jakim przeciwnikiem, o jakim marce i na dzień dzisiejszy no, przygotowaliśmy się bardziej na bronie własnej bramki. Szkoda, że zarówno jak w lidze, jak i dzisiaj tracimy tą bramkę na początku meczu. Od pierwszych minut
po straconej bramce wiadomo, no nie było co już bronić, aczkolwiek tak jak pani zauważyła, do pierwszej połowy 2-1 wynik taki, no czy słuszny, może nie, bo Siarka stworzyła sobie więcej sytuacji, ale mieliśmy trochę szczęścia i udało się zdobyć taki wynik. Odnośnie drugiej połowy, no wiadomo, że ta drużyna moja jest dopiero, że tak powiem, klejona, no bo przychodząc tutaj odeszło 14 zawodników, próbujemy stworzyć nowy team. Na tą chwilę w lidze mam ostatnie miejsce, tak jak widać, bo borykam się właśnie z problemami kadrowymi. Na dzisiaj, żeby jeszcze było śmieszniej, 6 zawodników nie mogło uczestniczyć w grze. Skorzystałem tylko z 4 rezerwowych, także no to też na pewno brakowało sił. No spotkanie wiadomo, no 6-1, bramki może nie do końca takie wypracowane, że tak powiem, aczkolwiek no 3 bym zarzucił z błędów no i drużyny, także 3, o 3 mniej jakby było, to był ten wynik taki bardziej sprawiedliwy, 3-1, aczkolwiek no przegraliśmy wiadomo z renomowanym zespołem, który walczy o awans do drugiej ligi. W ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola Siarka zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy rezerwami Stali Stalowa Wola a Sokołem z Niska. Nawet nie wiedzieliśmy, na kogo trafimy. Fajnie, to będzie kolejny mecz, kolejny mecz, żeby przejść dalej, bo jak wiadomo, chcemy grać w Pucharze Polski i zajść jak najdalej. Tak jak w tamtej edycji, żeby jakaś fajna drużyna przyjechała do Tarnobrzega, więc będziemy się starać, żeby przejść to dalej. Pierwszą porażkę w sezonie poniosły rezerwy Siarki. Podopieczni trenera Szymańskiego przegrali z KPS Wulkitanewskiej 0-2. Dzisiaj zagraliśmy samą młodzieżą. Był jedynie z pierwszej drużyny Konrad Cymerys, to no, taki podstawowy zawodnik. Mogliśmy jeszcze z Arka Świguta skorzystać, z Oskara Tyńca i z Bartka Zowała. To są zawodnicy, które cały czas są przy pierwszej drużynie, a reszta to byli juniorzy młodsi, juniorzy starsi. Bezbramkowy remis utrzymywał się do 50. minuty. Wtedy to pierwszego gola dla gości strzela Piotr Kotula. Ten sam zawodnik pokonuje Konrada Cymerysa również w 63. minucie, ustalając wynik spotkania. Myślę, że zasłużyliśmy na te punkty już we wcześniejszych meczach i w końcu się udało. Jakby dobry mecz w naszym wykonaniu. Cieszę się, że chłopcy w końcu osiągnęli ten wynik za 3 punkty, bo tego tylko nam brakowało jakby do tej pory i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej i trochę wygrzebiemy się z dołu tabeli. Brakowało nam lepszych zachowań w 16 i no, bramka straciliśmy. No, zawodnik oddał przeciwnej drużynie kapitalny strzał, a druga bramka to jest nasz kardynalny błąd, którego nie powinniśmy popełnić. Mieliśmy też ku temu sytuację, żeby coś tam ukąsić. Rzut karny niewykorzystany, no i w końcówce takie 2 strzały, gdzie bardzo dobrze zachował się bramkarz drużyny przeciwnej. Na zwycięskie tory rezerwy wróciły już w minioną środę, pokonując na wyjeździe Spartę Jeżowe 3-1. Wygrała też Stal Nowa Dęba z Trędźwigiem w Stalach 4-0. W ramach 6. kolejki w stalowowolskiej klasie okręgowej rezerwy Siarki podejmą Jeziora z Chwałowic, Stal Słowianina z Grębowa, Trędźwig zaś zmierzy się na wyjeździe z LZS-em w Zdziarach. Trzecie zwycięstwo w rundzie jesiennej w grupie pierwszej w stalowowolskiej klasie A odniósł junior Zakrzów, pewnie pokonując LZS z Woli Rzeczyckiej 3-0. W identycznym stosunku Wisan Skopanie wygrał z LZS-em w Jadachach. W następnej kolejce junior zmierzy się z Unią w Skowierzynie, Wisan zaś podejmie KPS Zarzecza. W meczu na szczycie w grupie pierwszej w stalowowolskiej klasie B Koniczynka Ojcice rozgromiła LZS w Tarnowskiej Woli 7-1 i została samotnym liderem tych rozgrywek z kompletem zwycięstw na koncie. Dobrą pasę utrzymuje też trzeci w stawce OKS z Wielowsi, który w minionej kolejce pokonał Łęk Kopcie 6-0. Pierwsze 3 punkty na swoje konto zapisał OKS z Mokrzyszowa, wygrywając z Koroną w Bojanowie 2-0. Przegrała Iskra Sobów z KS-em w Cyganach 2-7. Punktów w miniony weekend nie wywalczyła też Wspólnota Serbinów, która uległa KS-owi w Wydrzy 1-7. W ramach 5. kolejki Kończynka podejmie KS Cygany, OKS Mokrzyszów KS z Żupawy, Wspólnota Koronę z Bojanowa, Iskra KS z Wydrzy, OKS Wielowiej zaś pojedzie do Sokoła do Sokolnik. Drugie zwycięstwo w rundzie jesiennej w świętokrzyskiej klasie okręgowej zanotowała Sandomierska Wisła, pokonując Świt Ćmielowa 2-1. Po pierwszej połowie podopieczni trenera Oleniacza wygrywali 1-0 po trafieniu Roberta Rzepieli w 45. minucie. W 62. minucie prowadzenie gospodarzy podwyższa Jakub Łata. W samej końcówce spotkania honorowego gola dla gości strzela Kamil Wielguszewski.
No dzisiaj tak, dzisiaj wracamy bez punktów. Szkoda, bo gdzieś tam kolejny mecz w zasięgu tak naprawdę. Tydzień wcześniej też straciliśmy punkty, prowadziliśmy 2-0, nie udało się. Nie wiem, może to przez to, że za dobrze weszliśmy w tą rundę w pierwszej kolejce i troszeczkę gdzieś tam sądziliśmy, że to będzie wyglądało inaczej, że każdy mecz będzie taki przyjemny i łatwy. No nie, no trzeba walczyć gdzieś tam. Uważam, że dzisiaj troszeczkę zabrakło walki. Więcej chęci chyba miała drużyna z Sandomierza, żeby tutaj zgarnąć 3 punkty po prostu. Będziemy niestety cierpieć i będzie to tak wyglądać w tej rundzie, nie wiem czy nie w całym sezonie. No musimy jakoś odbudować tą Wisłę Sandomierz, tą drużynę postawić na nogi i żeby to no, wyglądało naprawdę przyzwoicie. No, na początku musimy się nauczyć tego, że nie przyszliśmy tutaj po to, żeby przegrywać, tylko po to, żeby wygrywać. No to takie przyzwyczajenie tych porażek musimy jakoś to wymazać sobie z głów. Dzisiaj jakaś tam forma rozmowy z chłopakami, pokazania im, gdzie były te błędy, wygląda to zupełnie inaczej, aczkolwiek no, znowu sami sobie nie pomagamy, bo nie strzelając sytuacji, no niestety musimy cierpieć no i denerwować się do samego końca meczu. W ramach 5. kolejki Wisła zmierzy się z Piastem w Stopnicy w niedzielę 8 września.